Witam Państwa ponownie. Dzisiaj stwierdziłem, że poopowiadam trochę o kwasie askorbinowym, czyli o witaminie C. W tym celu właśnie kupiłem taki sobie preparat, może nie będę do końca pokazywał nazwy, który jest teoretycznie czystą witaminą C. No i zrobimy sobie w związku z tym kilka doświadczeń. Na sam początek w ogóle, dlaczego witamina C nazywa się kwasem askorbinowym? Weźmiemy troszkę wody. Woda, jak wiadomo, jest obojętna, tak? Czyli jeżeli sprawdzimy papierkiem odczyn, no to widać, że mamy pH około tam 5-6, no mniej więcej tyle, może być lekko ta woda zakwaszona, jak stoi w laboratorium, to generalnie coś może zawsze się przedostać, tak? No dobrze, wsypiemy troszkę tej witaminy C, poczekamy, aż ona się delikatnie rozpuści. Zrobimy sobie tego roztworu troszkę więcej, dlatego że będziemy go zaraz używać w różnych doświadczeniach. Niech to sobie chwilkę pójdzie, a my sprawdzimy jeszcze raz tym samym papierkiem odczyn. O, myślę, że już widać zdecydowaną różnicę. Jesteśmy przy pH około 3. Czyli generalnie jest to odczyn kwaśny. Jeszcze chwilę zaczekamy. O, proszę zobaczyć, jak teraz zczerwieniało. Nawet już teraz tak bliżej 2 niż 3. No dobrze, w każdym razie mamy tutaj roztwór kwaśny. No i teraz pytanie, jeżeli popatrzymy sobie na wzór tej witaminy C, to skąd wynikają jej kwasowe właściwości? A, jeszcze może zanim to zrobimy, to zrobimy jeszcze jedną rzecz. Odlejemy sobie troszkę tego roztworu tutaj. Dobra. Teraz dosypiemy tutaj węglanu sodu. Można sobie zobaczyć, że jest to faktycznie węglan sodu. Może. Tak. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Buzuje nam to sobie. Intensywnie wydziela się dwutlenek węgla. Po prostu witamina C wypiera nam kwas węglowy, no i tworzy się tam askorbinian sodu. Taki askorbinian sodu możemy sobie nawet kupić jako odczynnik. O, i to proszę, prawoskrętny. Akurat tutaj mamy. L-askorbinian, czyli pochodną naturalnej witaminy C. Czyli to, co niektórzy twierdzą, że lewoskrętny to jest L, to jest nieprawda, bo tak naprawdę ten plusik informuje, że to jest prawoskrętny, a ten L oznacza konfigurację, a nie skręcalność. No dobrze, trochę sobie tu zaświniliśmy. Witamina C ma kilka izomerów, bo oprócz oczywiście kwasu tego L-askorbinowego jest kwas D-askorbinowy, czyli jego enantiomer, plus jeszcze są diastereoizomery, na przykład kwas izoaskorbinowy. Wszystkie się różnią, teoretycznie mają wzór strukturalny tak napisany na kartce ten sam, a różnią się tylko tym, że po prostu w centrach chiralności są inaczej te atomy, mają inne konfiguracje. No dobrze, w każdym razie przejdźmy do rzeczy. Tu zapisałem wzór witaminy C, taki może nie do końca pełny, bo pełny wygląda tak, a tym R-em naszym tutaj jest ta właśnie grupa dihydroksyetylowa. No dobrze, zapisałem sobie ten wzór i skąd wynika ta kwasowość? No zobaczmy. Mamy tutaj układ wiązań tak zwanych sprzężonych. Jeżeli ten tlen oczywiście jeszcze ma dwie pary, mam nadzieję, że mi pisaczek nie zrobi numerów i nie ten, gdyby para z tego wiązania przeskoczyła sobie tutaj, tak? No to dla tej pary, tutaj z tego wiązania podwójnego, zrobiło się miejsce tutaj. No dobrze, ale w takim razie ten tlen tutaj ma teraz ładunek ujemny, bo ma trzy pary wolne na sobie. Tu mamy teraz wiązanie podwójne węgiel-węgiel, ale tutaj pozostaje ładunek dodatni w takim razie. No to co ten węgiel może zrobić? Ten tlen ma cały czas dwie wolne pary. Ta wolna para może sobie przeskoczyć tutaj. No i co otrzymamy? Otrzymamy, proszę Państwa, tutaj podwójne wiązanie. Tu jest oczywiście jeszcze sobie ten, to ja na razie muszę skreślić, jeszcze sobie ten proton. Tlen ma teraz ładunek dodatni, no bo para przeskoczyła i utworzyła podwójne wiązanie. Tu jest podwójne wiązanie. Ten tlen ma trzy wolne pary. No i ładunek ujemny. No to co ten tlen może zrobić? No najłatwiej to jest zabrać z tego wiązania parę elektronową, bo wodór jest najmniej elektroujemny. No to jeżeli ta para sobie przeskoczy tutaj, no to otrzymamy taki sobie anion,
będzie tak, tu będzie minusik, tu będziemy mieć tak. Ta pozostaje na razie bez zmian. No i tutaj wiązanie podwójne. Oczywiście, ponieważ to jest w rezonansie, to ten ładunek może sobie wrócić z powrotem, czyli drogę odwrotną pokonać, mianowicie ta para przeskoczy tu, ta para przeskoczy tu, no i ta para z powrotem przeskoczy tu. I wtedy ten ładunek ujemny wróci na ten wyjściowy atom wodoru. No a co? Oczywiście, co, skoro ta para przeskoczyła tu, no to otrzymaliśmy jeszcze oczywiście tutaj H+. No i to odpowiada nam wszystko za kwasowe właściwości witaminy C. Nie jest to kwas karboksylowy, a mimo wszystko tworzy sole, wypiera nawet kwas węglowy. No ale oprócz tego, że ma właściwości kwasowe, to oprócz tego jest też, ma właściwości jeszcze dodatkowo redox. Tak to tutaj sobie narysowałem. W obecności utleniaczy utlenia się, jakby można powiedzieć, że ulega odwodornieniu, tak? Bo 2H+, i dwa elektrony, które traci, to razem jest jakby H2. Tak jakbyśmy ją odwodornili. No dobrze, w każdym razie przechodzi w taki kwas dehydroaskorbinowy. No zobaczmy, co, jak to właściwie wygląda. No, wiemy, że na przykład tlen też niszczy witaminę C. Momencie, bo jeszcze gdzieś na jednej planszy to narysowałem. Zrobimy to sobie na razie tak. Mamy sobie na przykład witaminę C plus tlen. Daje nam ten kwas. Proszę zobaczyć na ten zbieg okoliczności, ale to nie ma żadnych podtekstów tutaj, te trzy szóstki. W każdym razie mamy sobie ten kwas dehydroaskorbinowy, no i wodę, tak? W obecności na przykład tlenu z powietrza. A zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja do roztworu siarczanu miedzi dodam troszkę roztworu witaminy C. Widać, co się dzieje? Zdecydowanie zmienia się kolor. Będziemy dodawać więcej. O, chyba trochę przedobrzyłem, bo zdaje się, mamy odczyn nie ten, żeby wytrącić. No to zrobimy jeszcze inaczej. Odlejemy tego trochę tu. No i dodamy siarczanu miedzi. Ach, ty. Już wiem, co zrobiłem. Tak, bo powinienem zrobić środowisko zasadowe, czyli użyć tego na przykład askorbinianu. No to zrobimy to samo jeszcze raz, tylko sobie użyjemy askorbinianu. Askorbinian sodu. To sobie oczywiście nie za dużo. Proszę zwrócić uwagę. Od razu strąca się osad. Może go Państwo do końca nie widzą, ale to jest, rozcieńczymy go troszkę wodą. Generalnie związki miedzi w obecności właśnie witaminy C przechodzą na miedź 1, a nawet na miedź elementarną. O, tutaj mi się udało kilka dni temu, jak robiłem takie specjalnie próby, zredukować pięknie siarczan miedzi do miedzi metalicznej. Ale generalnie możemy otrzymać tlenek miedzi 1. O, tu już widać, że mętnieje, bo to musi troszkę też oczywiście potrwać. Generalnie strąci nam się piękny, ceglasty osad, może niekoniecznie ceglasty, bo oczywiście kolor tlenku miedzi 1 bywa zmienny, ale strąci nam się za chwilę osad właśnie tego tlenku miedzi 1. Ta reakcja wygląda mniej więcej tak, witamina C plus siarczan miedzi plus woda daje nam ten kwas dehydroaskorbinowy, tlenek miedzi 1, no i oczywiście kwas siarkowy, który tam w roztworze sobie powstaje. Gdybym ja tam zresztą wrzucił troszkę NaOH, dlaczego nam to jeszcze będzie tu potrzebne, tutaj sobie zrobimy. Jeżeli ja tam wrzucę, zresztą, o, ci by się zakręciłem, ja tu mam gdzieś takie NaOH z wczorajszych pokazów, to go użyjemy. To jeszcze zakręcimy, żeby nie było. I użyjemy tej przemówce. O, od razu widać, że coś się dzieje. Proszę, proszę, jaki piękny się robi tlenek miedzi 1. Usuwamy ten kwas siarkowy, który tam powstaje, więc tak jakby napędzamy reakcję bardziej w prawo. Natomiast teraz jeszcze zobaczymy, co się stanie, jeśli ja do probówki
sypię troszkę azotanu srebra. Nie za dużo, bo oczywiście szkoda srebra. Sypiemy troszkę tego azotanu srebra. Rozpuścimy. I damy znowu naszej witaminy C. Proszę popatrzeć. Jaki piękny się strąca osad. I to jeszcze to potraktujemy. Potraktujemy to, to znaczy zrobimy to jeszcze troszkę inaczej. Mianowicie, żeby już nie było żadnych wątpliwości, to zrobimy to doświadczonko jeszcze raz. I użyjemy askorbinian, bo jak już widzimy, lepiej nam używać środowiska zasadowego. Rozpuścimy tego troszkę, tak, i znowu dosypiemy naszego askorbinianu sodu. O! Otrzymujemy osad metalicznego srebra. W tej drugiej probówce też nam to metaliczne srebro powstanie, tylko będzie wyglądać może trochę inaczej, ale też ostatecznie powstanie. No dobrze, a skąd wynikają właściwości redox z witaminy C? To jest, która? Wrócimy na razie do tego, prawda, utleniamy ją do tego, a redukujemy ją znowu do witaminy C. Już sobie zrobiłem taką uproszczoną planszę, żeby mi było łatwiej. Załóżmy, że mamy już taki dianion witaminy C, czyli, bo ten drugi proton też jest kwasowy, tak? Mamy sobie taki dianion. Już w takiej postaci rozrysowany, to jest oczywiście ta grupa dihydroksyetylowa. No dobrze, jeżeli go mamy, to tu oczywiście jest wiązanie podwójne, tak? Zapiszemy to wiązanie podwójne na razie jako dwa elektrony, no bo przecież kreska to jest nic innego jak dwa elektrony. Jeżeli byśmy usunęli ładunek z tego i z tego tlenu, to musimy mu zabrać, temu i temu tlenowi, po jednym elektronie. Wtedy byśmy tutaj zamiast tych trzech par mieli dwie pary i jeden niesparowany elektron. Na tym atomie to samo, jeden niesparowany elektron. No dobrze, ale tutaj przecież też mamy dwa elektrony, które razem tworzą wiązanie. No to co zrobić? No zamknąć wiązanie zamiast tego tutaj, tak? To zamknąć tutaj dwa wiązania. Ten z tym elektronem i ten z tym elektronem. No i powstanie nam taki po prostu kwas dehydroaskorbinowy. No okej, to może żeby nie przedłużać, to mniej więcej chyba wszystko, co chciałem o niej powiedzieć. Tam o skręcalności się już nie będę rozgadywał, bo sobie nie wydrukowałem odpowiednich plansz, ale można też poczytać w naszym biuletynie właśnie, bo tam też się o skręcalności tej witaminy C rozpisuję. A, jeszcze jedno doświadczonko, tylko mi oczywiście zabrakło próbówek, więc zrobimy tutaj. Jeszcze tu mam płyn Lugola, czyli roztwór jodu w jodku potasu. No i proszę zobaczyć, co się stanie w witaminie C. Odbarwia się. Jodometrycznie zresztą można witaminę C oznaczać. Odbarwia się, po prostu jod się redukuje, witamina C się utlenia do tego naszego kwasu dehydroaskorbinowego. No dobrze, tak, te same właściwości ma kwas izoaskorbinowy, nieważne który stereoizomer, dlatego że związki chemiczne będące stereoizomerami, znaczy enantiomerami i diastereoizomerami, mają te same praktycznie właściwości chemiczne, dopiero w odpowiednim środowisku chiralnym zaczynają się różnić, a ponieważ mamy wodę, czyli środowisko niechiralne, to zachowują się wszystkie tak samo. Więc niezależnie od tego, czy użyjemy L czy D, czy kwasu izoaskorbinowego L, D, to nie będzie różnicy w tych wszystkich reakcjach. Ok, to dziękuję w takim razie za uwagę, pozdrawiam.